Hej wszystkim, witamy Was na naszym kanale. Z tej strony Martyna i Karolina, czyli Marka. Dzisiaj mamy dla Was ulubieńców, ulubieńców października. Nie przedłużamy, lecimy z tym. Miesiąc październik obfitywał u nas w naprawdę bardzo wiele takich perełek. Zarówno testy kosmetyczne uważamy za jedne z najbardziej udanych. Owocne. Takie owocne. Tak w naszych prywatnych życiach też bardzo dużo się działo. Ja między innymi miałam swoją rocznicę ślubu, u Martyny może mniej jakby przyjemne, ale jednak z happy endem, tutaj z Jeckiem sprawem. Także no to był taki bardzo intensywny miesiąc, więc tych ulubieńców mamy chyba trochę więcej niż zwykle. Trudno. Nie przedłużając, przechodzimy do rzeczy. Moim pierwszym ulubieńcem jest książka. Książka, o której już mówiłam Wam w naszym ostatnim holu zakupowym, który Wam oczywiście tutaj podlinkujemy. I tam już wspomniałam, że ta książka na 100% powinna pojawić się w ulubieńcach. No i chciałam faktycznie, żeby tak było, więc ta książka tutaj się pojawia. Jest to książka Chcieć Mniej, minimalizm w praktyce, autorstwa Katarzyny Kędzierskiej. Jest to autorka bloga Simplicity? Nie wiem, po francusku chyba to jakieś słowo, nie chcę tutaj, wiecie, w jakikolwiek sposób zdeformować tego słowa. Ale tak czy siak książka jest naprawdę genialna i myślę, że najlepiej zobrazuje to, co jest napisane tutaj na jakby okładce książki, czyli mniej przedmiotów to więcej wolności, mniej rzeczy to więcej spokoju, radości z tego, co już masz, mniej toksycznych relacji to więcej czasu dla siebie i najbliższych. I to jest książka, która jest po prostu idealna dla tych z Was, którzy po prostu mają gorszy czas w życiu, nie wiedzą, co chcą robić dalej. Ja na przykład dzięki temu wyleczyłam się z wielu rzeczy, takich, no wiecie, toksycznych właśnie relacji, braku czasu na różne rzeczy i takiej frustracji, że nie robię już tego, co tak naprawdę chcę robić. Wiele się zmieniło w moim życiu, myślę, że jeszcze wiele się zmieni. Zaraziłam książką Karolinę, nie wiem, co to tak, no ja Wam powiem, że ta książka faktycznie daje dużo do myślenia. Można sobie wiele rzeczy w głowie uporządkować, niekoniecznie zastosować się do wszystkich zasad, które są tutaj w tej książce wprowadzone. Ja jeszcze nie doczytałam jej do końca, więc jakby nie chcę jej w pełni recenzować, ale po przeczytaniu 50 stron ta książka już spowodowała, że ja zrobiłam diametralny, zaczęłam od takich podstawowych rzeczy, diametralny porządek w szafach, w ogóle w pokoju swojej przestrzeni. Wyrzuciłam 5 worków śmieci i faktycznie teraz mam z tyłu głowy cały czas kilka takich mocnych cytatów z książki a propos tego, żeby się powstrzymywać przed zakupem. I mam bardzo takie poważne postanowienia dzięki tej książce, które chcę zacząć realizować właśnie od przyszłego miesiąca. Zawsze tak wiecie, początek miesiąca to jest dobra rzecz, żeby coś zacząć. W każdym razie ja też Wam bardzo polecam. To jest właśnie książka z tego typu, że trzeba ją przeczytać, żeby mieć swoje zdanie. Tak. I warto ją mieć w ogóle po prostu przy sobie, tak, żeby nie wracać do tych cytatów, o których mówiła Karolina. Więc no, obie serdecznie Wam polecamy. Sprawdźcie, może Was też coś zmieni w życiu. Słuchajcie, tak sobie myślałam o tym, co by Wam pokazać niekosmetycznego. I powiem Wam, że to jest rzecz, która wpadła na sam koniec tego miesiąca. A ja tak totalnie się tym zajarałam. Nie wiedziałam, że to jest no, tak fajna sprawa. Słuchajcie, mowa o... Oj, prześwietlone. O puzzlach. To był prezent właśnie na moją papierową rocznicę ślubu, z racji właśnie naszego nowo jorskiego marzenia. Jest to właśnie obraz Nowego Jorku. Słuchajcie, 1500 puzli. Nie wiem, jaki to jest tam poziom trudności, ale sądzę, że z kolei... Jak dla mnie, zobaczyłam. Ja jeszcze nie skończyłam, więc nie mam się za bardzo cieszyć, ale słuchajcie, razem z moim mężem się tak kręciliśmy, że to jest w ogóle epic scena właśnie opowiadam Martynie, że rozłożyliśmy sobie na wielkim stole, zaraz Wam to pokażemy, te puzzle i przez w pierwszym dniu ich układania przez 1,5 godziny nie odezwaliśmy się do siebie ani słowem. W sensie takie ogromne skupienie, ale przy tym zdałam sobie sprawę, jakie to jest ekstra, jaka to jest ekstra czynność. Ja słuchajcie, miałam wyzerowany mózg, jeśli mogę powiedzieć. Po prostu ja nie myślałam o niczym innym, jak o tym, żeby znaleźć tego kolejnego puzzla. Gdzie jest ten? Gdzie jest do tego, no słuchajcie, rewelacja, po prostu takie cudowne odmrużenie w tym takim bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu. Jestem zachwycona i już nie mogę się doczekać efektu końcowego i zakupienia kolejnego obrazu. Miesiąc październik był również dla mnie takim miesiącem, w którym moja cera niestety dostała mocno
gość? Tak to nazwijmy. Jakkolwiek to brzmi. No, to był jeden z gorszych etapów mojej cery w tych strefach problematycznych. Naprawdę przeżywałam dość ostry dramat i żaden kosmetyk kolorowy nie wyglądał na mojej cerze dobrze. No niestety zdarzyło się tak, że prawdopodobnie krem BioIQ, ten, o którym opowiadałaś, również podlinkujemy Wam tutaj film do recenzji tych kosmetyków, miał w składzie coś, co mnie uczuliło, dlatego że użyłam serum, jest wszystko w porządku, a po kremie coś było nie tak, odstawiłam, trochę się polepszyło. No i niestety musiałam zainwestować, w sumie cieszę się, w parę kosmetyków, w sumie to nie są tylko kosmetyki, po prostu w parę takich produktów, które miały mi pomóc. I wszystkie trzy sprawdziły się rewelacyjnie. Zacznijmy od pierwszego kosmetyku, który jest, znaczy kosmetyku, to jest, ja bym to nazwała wręcz lekiem takim, no nie wiem, to jest tak uniwersalny produkt. Amol. Amol, który pamiętam jeszcze z dzieciństwa, mój tato, po prostu uwielbia Amol, zawsze Amol był u nas w rodzinie. Kiedy teraz pojechałam właśnie do domu, między innymi od tych rodziców, czy mojego chorego pieska, mój tato właśnie zobaczył, że po prostu moja cera wygląda strasznie i stwierdził, kurczę, może posmaruj Amolem, bo on jest taki rozgrzewający, może wysuszy te miejsca, bo on też ma w sobie te wszystkie olejki ziołowe w składzie, więc miał właśnie tak uspokoić i to jest po prostu rewelacja. Po prostu jak macie jakieś takie problemy, wiecie, bardzo mocne, skórne, takie pojedyncze, posmarować Amolem trochę piecze, to trzeba przetrwać, ale to pieczenie tylko i wyłącznie sygnalizuje jakby walkę z problemem, więc super, Amol, rewelacja i na ból brzucha, łyżeczka cukru, 3 kropelki Amolu przechodzi. Drugi produkt, to jest produkt, do którego wróciłam po roku, który rok temu bardzo mocno uratował mi cerę, to też Korona była świadkiem, gdzie też miałam dramat. Odstawiłam produkt dlatego, że no to jest też taki kosmetyk, który potrafi jakby cerę mocno do siebie przyzwyczaić i przestać działać, więc trzeba się wyrobić od niego odstępy i to jest La Roche-Posay Effaclar Duo. Wybaczcie mi ten łamany język. Nie jesteśmy dobrym obcym. Nie, no trudno, tak już jest u nas, niestety, ale produkt jest świetny. Jak wrzuciłam zdjęcie na Instagrama, wiele z Was się odezwało, że też go używacie, też go kochacie. Myślę, że to jest taki kultowy produkt. Wróciłam do niego, uratował mi tak, naprawdę tak mi uratował cerę, że ja w ogóle jestem w totalnym szoku. Jak mogłam zapomnieć, że on tak dobrze działa? Naprawdę taki, wiecie, szok, no, na drugi dzień już widziałam rezultaty. 24 godziny minęły i to jest naprawdę już efekt wow jak dla mnie. Jakby moja rada jest taka, żeby na początku przez pierwszy tydzień używanie faktycznie takimi większymi obszarami go nakładać, z czasem schodzić do momentu takiego punktowego nakładania większej ilości na noc. I u mnie to się rewelacyjnie sprawdza, później robić sobie na przykład miesiąc odstępu, skóra się nie przyzwyczaja i też tak nie rozpieszczamy jej, że jest tak kolorowo, bo ona później zaczyna reagować na odwrót, jak nie chcemy. I trzeci produkt, którego tutaj nie mam, bo w sumie bez sensu go pokazywać też nie chciałam, bo nie może być na świetle dziennym, jest to woda ze srebrem. To jest też produkt, który polecili mi moi rodzice. Oni piją tę wodę na odporność i faktycznie ona tam ma jakieś takie właściwości trochę lecznicze, która właśnie dodaje odporności naszemu organizmowi. Ja używam tej wody w taki sposób, że wycinam sobie z tej bawełnianej ściereczki, bawełnianych ręczników maskę jakby w płachty na twarz. Maczam w tej wodzie, nakładam na buzię taką maskę w płachcie z wodą z srebra. Trzymam na buzi naprawdę długo, także aż czuję, że ta ściereczka wysycha. Tak pięknie uspokaja skórę. Ja czytałam dużo recenzji na temat tej wody, zanim nałożyłam ją na twarz. I one są takie podzielone. Są dziewczyny, które uważają, że to jest rewelacyjny produkt, inne, że nic nie robi, delikatnie może tam, wiecie, uspokaja przebarwienia. Ja jestem w tej pierwszej grupie. Ja ewidentnie widzę różnicę, widzę, że działa. Jeżeli macie problemy tak jak ja, takie, wiecie, no, etapowe, że one przychodzą, odchodzą i chcecie po prostu sobie dać trochę ulgi, to woda ze srebrem jak naprawdę na wielki plus. Nie jest droga. No i tyle, no po prostu, nie będę więcej przytłużać, to jest taka moja nowa armia, takie trio do walki z niedoskonałościami, więc serdecznie polecam. Teraz słuchajcie, czas na mojego drugiego ulubieńca, pierwszego kosmetycznego, który jest odkryciem tego roku. Słuchajcie, chyba nigdy nie byłam tak zadowolona z efektów i nigdy nie były te efekty na tyle widoczne, na tyle szybko one do mnie przyszły, że no, kurczę. Nie, naprawdę, to serum. To jest serum z tej firmy Yossi, rozświetlające, z dziką różą, geranium, cyprysem, witaminą E i C. I to jest mały cudotwórca. Ja Wam kiedyś wrzucałam właśnie zdjęcie na Instagramie, bo ja kocham ten kosmetyk. I powiem Wam, że do tego stopnia go pokochałam, że stwierdziłam, nie ma opcji, ja muszę używać go codziennie. I odkryłam, że na początku, jak wspominałam o tym, że używam go na przemian z kremem, że po prostu wtedy stosowałam go troszeczkę za dużo. A tak naprawdę wystarczy jedna kropelka tego serum, żeby rozprowadzić na całą buzię. Jedynym minusem jest zapach.
On na początku przypominał mi syrop, ale powiem wam, że jak się im bardziej i im częściej go używam, ja czuję tam nutę takiego, wiecie, kadzidła z mszy świętej. Taki kościelny zapach trochę. Nie wiem, nie wiem. To pachnie jak... To nie pachnie wiem. Jakieś jak babka taka wielkanocna. No nie jest to najprzyjemniejszy zapach, ale ja wybaczam. Pyszny, ja to wypiłam. Ja nie. Ja bym nie wypiła, ale za to nakładałabym to naprawdę. Chciałabym, żeby to było cały czas na mojej buzi, jak widzę, jak to działa. Więc kontynuując, ja teraz nakładam go codziennie, jedną kropelkę i spokojnie odczekując kilka minut, jestem w stanie nałożyć na niego jeszcze krem, żeby tą buzię jeszcze mocniej nabliżyć. W każdym razie, ja odkąd stosuję to serum, nie doświadczyłam wybrysku. Słuchajcie, naprawdę. Po drugie, rozjaśnię moje przebarwienia tak bardzo widocznie, bo faktycznie miałam też przez jakiś czas taką trochę gorszy czas swojej cery. No, ja powiedzmy, nie mam jakiegoś turbo na co narzekać, ale wiadomo, że jak na takiej cerze, która powiedzmy nie jest problematyczna, zaczną się pojawiać problemy, to one sięgają, wiecie, rangi nie wiadomo jakiego problemu. I zostały mi pani po prostu małe blizny, bo oczywiście wiadomo, ja sobie nie potrafię odpuścić próbowania ich, pozbycia się ich czym prędzej. I to pięknie mi to ukoiło. No naprawdę, ja nie wiem nawet co o nim powiedzieć. To jest jeszcze naturalny kosmetyk, polska firma. No sam brak to... słów, żeby opisać, jakie to jest genialne. Ja jeszcze strasznie polecam. I był w pudełku, dlatego jeszcze tym bardziej się cieszę, że dzięki temu Inspired By poznałaśmy właśnie taką fajną markę, bo naprawdę ja już płaczę, że może mi się skończyć. Jest ważne 4 miesiące, więc jeszcze chwilę mam. Tym bardziej, że jest bardzo wydajny. Troszeczkę brudzi ręce. No faktycznie, ty tak używasz to, żebyś długa, to połóweczka jeszcze. No, idealnie wydaje mi się, że jestem w stanie wykończyć go w te 4 miesiące, a później od razu sięgam po następne opakowanie. Po prostu czuję, że to jest kosmetyk, który... no boję się, żeby moja cera się do niego przyzwyczaiła i przestała działać, bo jest tak rewelacyjnie. Także bardzo, bardzo, bardzo wam polecam. Uwaga, kolejny produkt z pudełka Inspired By, które trafiło nam się w te poprzednie miesiące. Oczywiście ten filmik też wam podlinkujemy albo w opisie, albo gdzieś tutaj. Słuchajcie, no muszę tak, no nie wiem, przyznać reakcję tak wielu z was, że to jest aż nieprawdopodobne. Annabelle Minerals. Nie wierzyłam w to, że to działa, nie wierzyłam, że się będzie jakoś różniło od Lili Lolo, bo faktycznie w recenzji Lili Lolo mówiłyśmy o tym, że podkład na mojej cerze ewidentnie się nie sprawdza. I podtrzymuję to zdanie. A tego nie wierzyłam, że jakakolwiek inna marka, która produkuje podobny kosmetyk, będzie po prostu tak diametralnie inna i tak dobra. Kurczę, ja jestem po prostu w jakimś ciężkim szoku. Ja aż Karolin robiłam zdjęcie i wysyłałam na Messengerze, no, mówię, no nie wierzę, zobacz, po prostu zakryło. To normalnie kryje, wiecie, takie nie jakieś wielkie przebarwienia, bo na to teraz pokażę wam, co używam, ale na takie delikatne blizny. Słuchajcie, na to oczy to nakładałam i zakryło moje cienie. Rewelacja. Bez korektora. Ja wam powiem, że ja miałam też pudełeczku Annabelle, co prawda za ciemny niestety odcień, więc nie jestem w stanie wypróbować go na całej twarzy, ale właśnie to, co powiedziałam Martynie, to trochę też ją zachęciłam, wypróbuj jednak to Annabelle, bo mam wrażenie, że to jest zdecydowanie inna konsystencja, że on jest taki mimo wszystko bardziej wilgotny niż Lili, bardziej jest bardziej suchy. Tak, tak, dokładnie. Dlatego, jeżeli macie taką cerę jak ja problematyczną, to naprawdę spróbujcie, bo ja myślałam, że te wszystkie mineralne produkty, sypkie, suche, one po prostu no, nie mają racji bytu na mojej twarzy, bo ja muszę mieć mokry kosmetyk, do którego przykleję się dopiero ten sypki. Jezu, jaki szok! Oczywiście to nie jest tak, że od razu nakładacie i macie krycie. Ja około 3 warstw nakładam, cieniutkich, ale jednak, pędzelkiem z Hakuro, Jezu, jaki to jest, H53, już tak pozdzielamy. Idealny duet. I teraz słuchajcie, bo muszę też zwrócić honor jednemu produktowi z Lili Lolo i postanowiłam go też pokazać w ulubieńcach, bo no chcę to zrobić, bo to też będzie nie fair i no wiecie, po prostu powiedziałam o korektorze z Lili Lolo, że nie nadaje się, to jest najgorszy produkt z wszystkich, które testowałam. On świetnie się współgrał z tym z Annabelle. Naprawdę. Szok. Nie wiem, czy chodzi o kolor, czy chodzi o to, że na tę konsystencję, jak no, bo ja na pewno nakładam to, a dopiero później korektor. Wiecie, to może to też jakby ma jakieś znaczenie, ale faktycznie kryje takie dość grube niedoskonałości, czy grube takie dość duże na mojej twarzy, więc ten duet to jest w ogóle jakieś odkrycie moje teraz, nie wiem, będę też testowała, ale póki co w październiku, no rewelka, wow. Z kolorówki to jest taki produkt, który najbardziej mnie zaszokował i myślę, że jest godne zainteresowanie i dziękuję wam bardzo, że tak dałyście znać, że to jest dobry produkt, bo myślę, że to też nas zachęciło do tego, żeby faktycznie spróbować. Ja mam w odcieniu Golden Fairest. Tak. Jasny, dosyć taki żółtawy, ideolo, polecam.
Pozostając w temacie kolorówki i mineralnych kosmetyków, a także odkryć tego miesiąca, muszę Wam powiedzieć o korektorze pod oczy z Pixie. Pixie Minerals, tak to się nazywa dokładnie? To znaczy teoretycznie, bo tak on się tutaj, jakby producent go pod oczy tutaj przeznacza, ale moim zdaniem na moje przebarwienia, jakieś delikatne zmiany również sprawdza się rewelacyjnie. Jest bardzo kremowy, mimo że i opakowanie, i konsystencja w pierwszej chwili przypominało mi mocno Catrice. Kamuflaż. Serio? W sensie, ale opakowanie samo. Aha, myślałam, nie, samo opakowanie, więc trochę się tego bałam, że, bo Catrice jest taki ciężki i wysuszający, a pod oczy też w ogóle... To jest super delikatne, takie naprawdę mocno kremowe. Super się stapia ten odcień Vanilla Cream razem z moim idealnym trio podkładowo-mgiełkowym. Naprawdę jestem w wielkim szoku, że ten korektor jest tak dobry. I powiem Wam szczerze, że teraz, no, powiedziałabym na przestrzeni nawet lat nie spotkałam tak dobrego korektora. Bo ja powiedzmy nie jestem, nie był to nigdy taki mój kosmetyk must have. Zdarzało mi się ten krok makijażu wielokrotnie omijać. A od tej pory, odkąd mam właśnie Pixie, przepraszam, odkąd mam Pixie, to po prostu nie wyobrażam sobie go nie nałożyć, bo od razu czuję się taka właśnie obudzona, że ta cera tak zdecydowanie lepiej wygląda, ładnie się i długo się trzyma, no naprawdę, same plusy, więc naprawdę Wam polecam. Zresztą Martina, Ty też chyba go już używałaś. Tak, ja go używam, ale dla mnie to jest korektor na takie dobre dni, jestem wyspana, bo moich cieni aż tak mocno nie kryje. A z doskonałościami to jest tak, że zależy jaki puder użyję, bo on przez to, że jest taki lekki, bardzo kremowy, też ma tę tendencję do migrowania na twarzy, że mam wrażenie, że nie trzyma się tak, Karolina po prostu ma takich problemów i ja to też rozumiem, bo to po prostu jest zupełnie inna cera, moja cera jest bardziej wymagająca, ja po prostu unikam Catrice, to jest ideolo, a Pixie jest taką lżejszą wersją, która po prostu tak delikatnie coś przykryje. Ale no myślę, że fakt, że to jest mineralny produkt i jest tak lekki, to może być taka alternatywa dla tych z Was, dla których Catrice jest za mocny. Tak. Więc zastanówcie się, bo on też nie jest drogi. Nie. Teraz był na promocji za 19 zł, więc słuchajcie, no to jest prawie cena Catrice, prawie. Dokładnie, a no dodatkowo jak kosmetyk mineralny jest zdecydowanie lżejszy w swojej formule i w swoim składzie, więc faktycznie no pod oczy moim zdaniem perfekt. I co? Czyli przechodzimy do ostatniego ulubieńca w ogóle naszego dzisiejszego, a raczej mojego. Słuchajcie, czy jest możliwy ulubieniec markowy bez balsamu Karoliny? I słuchajcie, to jest tak, że ja wiem, wy możecie sobie myśleć, że o, czego by nie użyła, to co miesiąc musi trafić do ulubieńców. No nie jest tak, bo ja jestem do tego stopnia balsamoholiczką, że uwierzcie, że naprawdę testuję ich sporo, bo ostatnio mieliśmy też kilka, właśnie dostałyśmy z jakichś współprac, więc balsam, żeby pojawił się w ulubieńcach, musi mnie zachwycić. I ten mnie zachwycił. Co to jest? Nie widzę. Alverde. Dostałam go od Martyny, która przywiozła mi łup z Niemiec. Oczywiście Alverde to jest taki odpowiednik naszej Alterry Rossmanowskiej, czyli tania wersja z kosmetyków z bardzo dobrymi składami. Słuchajcie, zapach, cudo. Pycha. Pyszny, taki otulający, trochę tak, ale taki otulający no, do snu. O, wieku, normalnie zasypiam wąchając swoją rękę. Prawda, tak jest. Skład ma genialny oczywiście, bardzo wysoko w składzie znajduje się moje ukochane masło Shein, więc no, same plusy. Bardzo, jak, znaczy powiem tak, zawsze byłam większą fanką takich typowo gęstych maseł. Nie bardzo byłam przygotowana do mleczek, czy do takich balsamów, wiecie, z pompeczką, czy coś takiego. Ten balsam, to mleczko, jest naprawdę gęste, więc tym też przemawia na szale swojej pozytywnej oceny. Pozytywnej oceny, dokładnie, dziękuję, bo że się tak uzupełniamy. W każdym razie, no nie jest dostępny w Polsce. Trochę żałuję, że nasza właśnie ta Alterra, czyli odpowiednik tej Alverde, wydaje mi się, że jest troszeczkę mniejszy wybór i zarówno zapachowy, jak i w ogóle rodzajów tych kosmetyków. Więc nie widziałam czegoś takiego, ani tego zapachu w tej naszej polskiej, w polskim Rossmanie, a chętnie bym no, kupiła kolejne, bo z tego co wiem, to nie była droga sprawa. Pachnie rewelacyjnie. Pachnie rewelacyjnie i bardzo dobrze nawilża, także to jest biohibiskus i cacao butter, także naprawdę bardzo Wam polecam.
No i to nasi wszyscy ulubieńcy, ale na zakończenie chciałam jeszcze Wam bardzo podziękować po raz, już mam nadzieję, że ostatni, że już nie będziemy musieli do tego tematu wracać, no za zainteresowanie moim psiakiem i całą tą historią, która się wydarzyła, która nas trochę ograniczyła YouTube'owo. Ale byłam ostatnio właśnie mojego psa i tak mam dla Was takie malutkie nagranie, więc halo, halo Martyno z przeszłości. Halo, halo Martyno z przyszłości i wszyscy z YouTube'a. Ktoś chciałbym podziękować bardzo za wsparcie i miłe słowo, bo jest całkiem nieźle, chociaż teraz nasz staruszek śpi, ale naprawdę Wam w głębi serca bardzo dziękujemy, ja i on. Tak? Już zasnął, więc... I to już naprawdę wszyscy nasi ulubieńcy. Dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami, że ten kolejny miesiąc ulubieńcowie z nami przetrwaliście. To jest jeden z chyba naszych ulubionych filmów do nagrywania. Tak, no to my też tak się dzielimy między sobą tym, co nam się podobało. Tak nie zawsze dzielimy się takimi informacjami prywatnie, więc to też fajnie, ten bardzo skromny. Ale no tak, dziękujemy Wam bardzo. Pamiętajcie o naszym Instagramie, o naszym Facebooku, tam zawsze na Was czekamy. Wrzucamy zdjęcia, mini recenzje naszych jakichś tam właśnie perełek, które odkrywamy w miesiącu, bo nie o wszystkim mówimy oczywiście w filmach. Klasyczna marka też się tam pojawia. Tak, oczywiście. No i dziękujemy Wam bardzo za to, że subskrybujecie nasz kanał, a jeżeli jeszcze tego nie robicie, jesteście nowi, to zachęcam Was do tego bardzo serdecznie. I co, do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! Sometimes you have to go trade your heart for bones to know you need to.